Cześć, witamy Was serdecznie z siedziby BMB Technologie. Witam Was Sławek Trojan i Grzegorz. Cześć Grzegorz. Grzegorz jest doradcą technicznym w BMB Technologie, także chętnie odpowie na Wasze pytania. Chcemy Wam powiedzieć krótko o najważniejszych ustawieniach, regulacjach wyżynarek. Mamy dwa modele. Grzegorz, powiedz, jakie to modele dzisiaj mamy do omówienia. Mamy dwa modele. Jeden to jest PSBC 420 z uchwytem kabłąkowym i druga PSC 420 z uchwytem takim standardowym młotkowym nazywam. Tak zwany młotkowy. Słuchajcie, wyżynarki są bardzo podobne, jeżeli chodzi o parametry pracy. Mają obydwie silniki bezszczotkowe, zasilane akumulatorem 18 V. W kompletacji jest 4 amperogodziny, ale może być oczywiście założony 5 amperogodzin, czy nawet 3 amperogodziny. Jeżeli chodzi o takie najważniejsze ustawienia, chcemy właśnie Wam przybliżyć, żeby nie popełniać błędów. Co jest istotne? Ja akurat pokażę to na przykładzie PSC 420, tak zwanym młotkowym. Bardzo łatwo zdejmujemy stopę do regulacji szczęk, czyli zacznę od regulacji szczęk, czyli zdejmuję stopę błyskawicznie, beznarzędziowo, za pomocą takiej dźwigni i ustawiam wyżynarkę w oscylacji na trójce, czyli tu jest taki włączany ruch wahadłowy. Na zero ruch wahadłowy jest wyłączony, on będzie do stali, a później w zależności od skomplikowania wzoru będziemy tą regulację sobie mogli regulować aż do trzech. Trójkę ustawiam dlatego, że rolka nam się cofa maksymalnie do tyłu, dzięki czemu brzeszczot, który chcę wyregulować, będzie cofnięty maksymalnie do tyłu. Brzeszczot wkładam, jednym ruchem obracam i już jest zablokowane, czyli banalnie proste ustawianie, czy mocowanie brzeszczotu. Do regulacji szczęk podchodzimy po to, żeby nie było zbyt dużego luzu na szczękach, bo wówczas brzeszczot ma ten luz na boki zbyt duży i również nie mogę zbyt ciasno tych szczęk spasować ze sobą, bo brzeszczot się będzie urywał, prawda? Czyli najpierw się przegrzeje i tu się urwie. Czyli naszym zadaniem jest kluczykiem imbusowym, który jest w dostawie. Lekko brzeszczocik sobie tutaj wciskam w te szczęki, skręcam, czyli muszę tak skręcić, jeszcze widać, że za mało, bo luz na brzeszczocie jest. Skręcam na tyle mocno, o, tak jak teraz, żeby zablokować nasz brzeszczot i z tego położenia, czyli lekko zablokowałem brzeszczot i z tego położenia 1/4 obrotu cofam do tyłu i jest luz technologiczny około 0,1 mm na stronie. Tak jak powiedziałem, luz jest ważny, żeby te szczęki zbyt mocno nie dociskały do brzeszczotu. Nasza regulacja wykonana, także teraz możemy sobie zamontować nasz stół i wykonamy cięcie na tym MDF-ie, żeby Wam pokazać, jak wychodzi jakość cięcia. Czyli bez żadnego zabezpieczenia na początku antyodpryskowego. Zakładamy oczywiście odsysanie. Parujemy, czyli akumulator jest z funkcją Bluetooth, czyli parujemy to z odkurzaczem, tak żeby automatycznie po włączeniu wyżynarki włączał nam się odkurzacz. Ok. I teraz bardzo istotna rzecz. Ja tutaj zapnę na początku jedno cięcie, okay, bez zabezpieczenia antyodpryskowego, ale żeby dokładnie zacząć cięcie, jest niesamowicie ważne, żeby ustawić wyżynarkę w funkcji auto. Funkcja auto, po pierwsze, że oszczędza nam prąd z akumulatora, czyli niepotrzebnie go nie rozładowuje, a po drugie, ona powoduje, że wyżynarka pracuje na niższych obrotach. Po to, żeby zacząć i wejść w materiał na tych niższych obrotach, a w momencie, jak dotknie do materiału, przyspieszy i będą obroty normalne do cięcia. Czyli zacznę tutaj na razie bez zabezpieczenia. Włączamy sobie tutaj, widać, palcem wskazującym. Gdybym ciął odwrotnie wyżynarką, to mam włącznik z drugiej strony i wtedy dociskam kciukiem. Czyli włączniki są dwa, z lewej i z prawej. Jak powiedziałem, w tym wypadku wygodniej jest mi ten dotykać. Słychać było wyraźnie
jak wyżynarka przyspieszyła, ale dzięki tym wolnym obrotom wyżynarka bardzo dokładnie wchodzi w materiał. Nie powoduje gdzieś tam rozbiegania tego brzeszczotu na boki. Teraz chcę pokazać opcję docinania wkładki antyodpryskowej, która troszeczkę nam tą jakość zmieni. Zdecydowanie nawet powiedziałbym zmieni. Czyli wsuwam wkładkę antyodpryskową, ustawiam wyżynarkę na 0, jeżeli chodzi o podcinanie, i ustawiam obroty na 1. Na tych niskich obrotach musimy oprzeć się o twardy materiał. I po naciśnięciu wyżynarki automatycznie brzeszczot nacina sobie wkładkę antyodpryskową. I porównajmy, jak to wyjdzie. Również ustawiam auto, czyli zależy mi, żeby ten początek cięcia był precyzyjny. Robimy to podobnie jak przedtem. Okay. Porównajmy jakość, zdecydowanie inna, czyli na montaż, tam gdzie będziemy potrzebowali wysoki standard naszego cięcia, zakładamy wtedy wkładkę antyodpryskową i tniemy z zabezpieczeniem antyodpryskowym. Kolejna rzecz, którą chcemy z Grzegorzem Wam tutaj omówić, to jest regulacja oświetlenia. Czyli do regulacji oświetlenia odłączymy sobie na chwilę odkurzacz i włączymy w tym wypadku, brzeszczot nie jest konieczny, czyli brzeszczot możemy sobie zdemontować. Brzeszczot jest wypinany w bardzo prosty sposób, czyli jednym tutaj naciśnięciem dźwigni. On, można powiedzieć, jest wypluwany przez wyżynarkę. No i w tej chwili, w tym układzie, możemy przejść do regulacji oświetlenia. Wyżynarka ma 3 tryby. Grzesiu, pamiętasz, jakie to tryby? Ze światłem, ze stroboskopem i bez oświetlenia. Super, czyli mamy takie, jest 3 ustawienia. Zobaczmy, na jakim ustawieniu teraz jest wyżynarka załączona. Ciągłe świecenie, czyli z tego ciągłego świecenia możemy zmienić, albo wyłączyć całkowicie oświetlenie, albo ustawić stroboskop, albo tak jak mamy w tej chwili, trzecia opcja to jest właśnie ciągłe światło. Żeby wejść w tryb ustawień, 2 wyłączniki przyciskam równocześnie i trzymam około 10 sekund. Czyli to jest ważne, żeby cierpliwie poczekać, bo niektórzy klienci odsyłają na serwis, a po prostu za krótko. O właśnie, ona weszła w tryb ustawień, jednak to był stroboskop, ja byłem w błędzie. Wyżynarka była w trybie stroboskopowym, bo taki tryb ona nam pokazuje teraz po wejściu w ustawienia. I z tej strony, gdzie mamy regulację oscylacji, tym wyłącznikiem zmieniam tryb świecenia. Ciągłe świecenie, zgaszone światło, czyli na takiej białej płycie czasami aż się prosi wyłączyć światło, żeby nas nie oślepiało. No i trzecie, stroboskop. Czyli stroboskop ma tą zaletę, że poprawia nam widoczność brzeszczotu, lepiej widzimy ten brzeszczot i łatwiej nam się tnie. Jeżeli wybrałem odpowiednie oświetlenie, to z prawej strony tym wyłącznikiem zatwierdzam, czyli Enter. No i po włączeniu wyżynarka, na tej płycie wyraźnie było widać funkcję stroboskopu. Co jest ważne, jeżeli wyżynarką tniemy czasami przy samej krawędzi, żeby światło nas nie oślepiało, to jest tak wykonana wyżynarka, że światło gaśnie. I jak widać, od razu oświetlenie nam zgasło, po to, żeby właśnie nie widzieć tego oświetlenia w czasie tej odwrotnej pracy. Myślę, że te regulacje najważniejsze omówiliśmy, Grzegorz, prawda? Wyżynarki, co jest istotne, są bardzo ergonomiczne, łatwe w pracy, bezpieczne, czyli jak widzieliście, możemy zabezpieczenie przed odpryskami zamontować, oczywiście odkurzacz, który pozwala nam czysto pracować, to są istotne rzeczy. Mamy bardzo wydajne akumulatory, które możemy zmieniać na większą pojemność albo mniejszą, czyli 3, 4 albo 5 amperogodzin. No i też bardzo bogate wyposażenie. My się skupiliśmy na podstawowej wersji, ale wersja tak zwana set zawiera drugi systener, a w tym systenerze cały szereg przydatnych elementów.
Pozostaje nam życzyć Wam dobrej pracy, przyjemnej pracy wyżynarkami. Zapraszamy Was oczywiście do BMB Technologie na zakupy i ewentualne rozmowy z Grzegorzem. Grzegorz, dziękujemy serdecznie. Ja również dziękuję. I do zobaczenia na kolejnym filmie.